Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj dawno nie było tej serii. Q&A wraz z ewolucjami. Tyle, że dzisiaj stricte skupiamy się na ewolucjach, których nie ma w Pokédexie, czyli dzisiaj uzupełniamy Pokédex. Definitywnie nauczę was na samym starcie, jak się wpisuje tutaj komendy. Jeśli chodzi o znajdowanie Pokémonów, których jeszcze nie mamy w ewolucji, mamy dostępne, a ich nie mamy. Oczywiście jest to prosta komenda, wpisujemy Evolve. New. I pokazuje nam Pokémony, których ewolucji nie posiadamy w Pokédexie. I dodatkowo, jeżeli macie jakieś literki, cyferki na nazwie Pokémona, które tak naprawdę sobie wcześniej oznaczyliście, możecie wpisać End oraz w tym przypadku u mnie Pepe. I te ewolucje, 13 Pokémonów de-ewolucji mam gotowych dla was. Pytań będzie, bo mam nadzieję, że wystarczająca ilość, tak żeby zrealizować wszystkie. Bo niektóre potrzebuję na chwilę obecną, a niektóre będą potrzebne na później, czyli na przyszłość, na kolejne Community Day. O tym porozmawiamy później. Pierwsze pytanie od Pauliny. Cześć, mam takie pytanie o zespół R. Jeśli ktoś złapał już Shadow Entei'a, jednak nie złapał wcześniej Shadow Zapdosa, to czy kończąc teraz da się uzupełnić tą zaległość? Pozdrawiam. Paulino, w tej chwili niestety nie ma możliwości tutaj sięgnięcia w przeszłość, jeśli chodzi o zdobywanie Pokémonów Shadow, jeśli chodzi o ten quest z Giovannim. Giovanni był tylko przez krótki czas, miesiąca, jeśli chodzi o każdą legendę. W wersji Shadow oczywiście. Także należało tutaj zrealizować ten quest w trakcie tego miesiąca, żeby otrzymać tą legendę, która była dostępna. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Aktualnie dostępny jest tylko i wyłącznie Entei. Jeżeli ktoś nie ukończył, to może zdobyć Enteia. A jeśli chodzi o kolejne questy z Giovannim, będą następująco w bodajże od września kolejne. Wstępnie, nie ma potwierdzonych informacji, jeśli chodzi o to, czy będą na pewno. Wstępnie, do września ma być była informacja, że nie będzie żadnych questów z Giovannim. Prawdopodobnie z tego tu, że aktualnie dużą część imprezy, jaką jest GoFest 2020, będzie właśnie poświęcone ku tutaj zespołowi R. I prawdopodobnie zdominuje tutaj Giovanni drugi dzień. Co to tylko spekulacje. Także proszę tutaj nie brać moich słów dosłownie. Ja się przygotowuję na wszystkie możliwości, tak samo jak i wy powinniście po części. Pierwsza ewolucja. Jak widzicie, ja tutaj mam oznaczoną wartość PP. PP to jest dla mnie takie moje indywidualne oznaczenie dla Pokémonów, które są godne uwagi, jeśli chodzi o PvP. Także w tej chwili, jeżeli wartość ma tam 99, 98, to są mega dobre po PvP. Ale jeśli chodzi o wartości 97, to też jest ok. Od 97 to jest wszystko ok, ale mimo wszystko, jakby to określić, jeżeli jest 99.8, to czytamy wszystko poza pierwszą liczbą. Czyli w momencie, kiedy mamy 98.9, to IV tego Pokémona w PvP jest 89%. Także proszę na to zwrócić uwagę. Pierwszy, chyba najlepszy, będzie tutaj, ale oczywiście finalnie go nie ewoluuje, bo ten Pokémon ma swoje możliwości o wiele lepsze podczas Community Day, które będzie w przyszłości na pewno na Oshawota. Więc definitywnie tutaj ewolucję z ewolucją najlepszych sztuk powinniśmy poczekać, właśnie z uwagi na to, że otrzyma prawdopodobnie atak Hydro Cannon i ten Pokémon będzie mega świetny w PvP, jak i też na rajdach. Chociaż chyba na rajdach, może chyba nie, ale PvP na pewno. I zwróćcie uwagę, 19 rank, 99,3, czyli 93%. Jego IV oczywiście jest inne od tych, które patrzyliśmy wcześniej, czyli setek. Ale o tym oczywiście mówiłem wam w innym odcinku o IV i on jest chyba gdzieś tutaj podyktowany, w sensie podlinkowany. Także zachęcam do lektury. Tak to się mówi? Nawet na odcinkach? Powiedzmy. Także pierwsza ewolucja za nami. Drugie pytanie. Krzysztof. Jak długo można jeszcze grać na 32-bitowych telefonach? Telefonie ogólnie. Na chwilę obecną nie ma informacji oficjalnej. Wcześniej była, ale zmienili zdanie. Na chwilę obecną nie ma granicy tutaj czasu, jeśli chodzi o grywalność Pokémon GO na telefonach jakichkolwiek. Dokładnie w tym przypadku 32-bitowych. Jeśli chodzi o aktualną rozgrywkę, na pewno nie będzie można grać na tych telefonach poprzez lipiec, sierpień, wrzesień. Te 3 miesiące są bezpieczne.
Co będzie później, tego nie wiemy. Było mnóstwo zgłoszeń od graczy z całego świata, że aktualnie telefony, które są nawet z roku 2018-19, mają systemy 32-bitowe, mimo że mają ekstra parametry. Także dlatego Niantic tutaj zmieniło zdanie, bo dopiero teraz zauważyło, jaki to tak naprawdę miałoby wydźwięk, jak i też ile graczy by to dotknęło, jeśli chodzi o rozgrywkę. Także tutaj strzeliliby sobie w kolano. Więc dlatego teraz, jeszcze wciąż, przez minimalnie 3 miesiące będzie możliwość gry na wszystkich telefonach bez wyjątku. Kolejny Pokémon, ten też jest mega świetny. Niektóre Pokémony, zwróćcie uwagę, mają inne statystyki, bo też u nich setki. W tym przypadku zwróćcie uwagę, że ten ma IV bardzo wysokie, ale wciąż ma wysoką wartość PvP. Czemu? Bo jego level 40 i jego CP w tym momencie, lub 41, sięgają konkretnej granicy ligi. W tym przypadku tego Pokemona setkę najlepiej posiadać, z uwagi na to, że jego CP sięga idealnie pod granicę Ultraligi. Także tutaj kolejna ewolucja Pokemona, którego mi się udało zdobyć z PvP i też z uwagi na to, że Niantic niektóre Pokemony ekstra blokuje na nagrody z PvP, powinni w tej chwili postarać się o wiele lepiej, jeśli chodzi o tutaj naprawę tego, jak funkcjonuje nasze PvP, nasze Go Battle League, nasza Go Battle League. Także ten Pokémon jest ekstra pod Great League, pod Ultra League, ale z tego co wiem, o wiele lepiej sprawdza się na Ultra League. To jest taki bardziej tutaj porównywalny do Obstaguna. Także osoby, które nie mają Obstaguna mega ekstra, to tego też warto polecić. Ma inne ataki, ale też są ekstra. I też ma o wiele lepsze tutaj możliwości. Ale wszystko zależy od tej oczywiście sytuacji. Tomasz Zeus. Jeśli masz przygotowany team, w sensie jaki masz przygotowany team na Premier Cup? Aktualnie nie mam, ale próbuję w tej chwili robić jakieś Pokémony pod właśnie Premier Cup, bo oczywiście wiemy, że na Premier Cup nie można tutaj używać legend, więc staramy się tu już używać głównie Pokémonów, znaczy przygotować Pokémony pod Ultraligę, które nie są legendarne i żeby to naprawdę był tutaj team idealny pod to. Zaraz wrócimy do oczywiście tego wyszukiwania. Moje Pokémony, które sobie oznaczyłem pod Ultraligę, są oczywiście na odblokowanym ataku drugim, czyli będzie U, nie? U2. To, że mówiłem w jednym odcinku, U2, to są moje wszystkie Pokémony, które są super ekstra lub przygotowane pod Ultraligę. Lub też tak samo jak jest pod Master Ligę, to M2, jeżeli jest M1, czyli z jednym atakiem, czy też Z1, Z2, to są pod Great Ligę. W tym przypadku zwróćcie uwagę, że mam 24 Pokémony, których w większości nawet nie używam na Ultralidze, ale są gotowe właśnie na taką okazję jak teraz, czyli Premier Cup i w tym przypadku takie Pokémon, jak widzicie, niektóre z nich już boostuje na Best Frienda, żeby były o wiele lepsze i też sięgały tutaj tego progu CP, jak tak naprawdę najbliżej można. Czyli tutaj przede wszystkim nasza Clefable oraz Blastoise. Te dwa Pokémony są dobre. O wiele lepsza tutaj jest oczywiście Clefable. Blastoise ma swoje unikalne wykorzystywanie, w sensie swoje możliwości można wykorzystać w niektórych sytuacjach, ale no wiecie, mają możliwość. Jeśli chodzi o Blastoise, to poleca się setkę chyba, podaje, że no. Setka sięga idealnie pod ten próg Ultraligi. Podaje, że chyba maksymalne CP ma kilka oczek przed 2500. I to było pytanie odnośnie Premier Cup. Także widzicie, jakie mam Pokémony przygotowane. Teamowo jeszcze nie jestem gotowy, jeśli chodzi o stworzenie teamu, bo tak naprawdę musielibyśmy wziąć pod uwagę, jakie tak naprawdę tutaj będą Pokémony graczy przeciwników. I jak tak naprawdę będzie tutaj wyglądała meta gry właśnie na Premier Cupie. Także jeszcze czas, jeśli chodzi o tworzenie tutaj teamu pod Premier Cup. Mam przygotowane Pokémony, jestem gotowy, ale jak to będzie wyglądało, wszystko się okaże. Kolejna ewolucja, tutaj oczywiście wracamy do naszej komendy, którą sobie zapisałem. OK. I tutaj definitywnie ten jest ekstra, ale tak naprawdę on nie jest idealny pod PvP aktualnie. Bo u niego najlepiej zmienić atak przyszłości. On jest mega kruchym Pokémonem przede wszystkim, jeśli chodzi o jego finalną ewolucję. Także czekamy tak naprawdę tutaj na możliwości dodania innych ataków w przyszłości przez Niantic do tych Pokémonów. Bo niektóre aktualnie po prostu są bossą, jeśli chodzi o uzupełnienie Pokédexu, ale czekają na właściwy moment, żeby umożliwić im działanie na innych tutaj płaszczyznach. Jest to świetny Pokémon, ale tak naprawdę tutaj, wiecie,
Po prostu musi nadejść jego pora. Tak samo jak było z Swampertem, czy też nawet z Venusaurem. Wszystkie takie Pokémony potrzebują po prostu swojej chwili. I tutaj Reuniclus, dokładnie. Potężny CP, idealnie pod Ultraliga, jak widzicie. A takie sobie HP, bardziej takie HP pasuje idealnie pod Great League, a nie pod Ultraligę. Mateusz Przybylski, w wielu krajach byłeś. Jaki twoim zdaniem był najlepszy i najgorszy Community Day w Pokémon GO? W wielu krajach byłem, aktualnie licząc stricte te, gdzie podróżowałem po regionalne Pokémony, to tak, Hiszpania, czyli tutaj mamy Teneryfę, później mamy Grecję, Kretę, później jest Tajlandia i tutaj oczywiście byłem w stolicy, następnie byłem na Tajwanie. Oczywiście dla tych, którzy chcą mnie poprawiać, to w Tajwanie lub na Tajwanie jest to prawidłowa forma w obydwu przypadkach. Także w sumie tutaj chyba cztery kraje tak naprawdę zwiedziłem, pomijając te regionalne, gdzie oczywiście były na eventach. 9 Pokémonów do ewolucji, których oczywiście nie miałem. Wcześniej było ich o wiele więcej. Przepraszam Was, w tej chwili nadszedł czas na rajd. Mamy bus pogodowy, a ja w tej chwili poluję na Zekroma i dokładnie na cukierki jego. Mam setkę już w tej chwili zdobytą, także definitywnie potrzebuję w tej chwili cukierków. I też oczywiście być może się uda trafić setkę na buście pogodowym. Także teraz chwileczkę przerwy zrobię na rajd. Żeby mieć go na buście, musimy go na pewno skończyć w 2 minuty. Ale czy pogoda się zmieni? Tego jeszcze nie wiemy. Być może pogoda dalej będzie deszczowa, na zewnątrz pada deszcz dalej, więc no ale wiecie, Pokémony to jest inna kwestia. Jest minuta, padł. Mamy jeszcze starą pogodę, więc jeżeli teraz go zobaczę na buście, to on już zostanie na buście. On się już nie zmieni, ale cepa jak patrzyłem to jest okropne. 2832, 2884 to jest seta. A ja pamiętam Berry. Critical Catch! Tak jak Wam powiedziałem, w tej chwili setę już mam, więc poluję na cukierki. Także tutaj będzie PR-bowany na pewno. I wracamy do pytania. W wielu krajach byłeś? 4 jeśli chodzi o polowanie na regionalne, ale jeśli chodzi o indywidualne podróże przez całe moje życie, to chyba do 10. Mieliśmy 4, dodatkowo można policzyć Ukrainę, Czechy, Słowację, Niemcy. Hiszpanię policzyłem wcześniej jako wyspę. Francja, tutaj dodatkowo jeszcze Chorwacja, Węgry. Podróż do Chorwacji odbyłem samochodem, więc tutaj wszystkie kraje po drodze też odwiedziłem, powiedzmy, takie centrum, jeśli chodzi o rynki, nie rynki i tak dalej. Jeśli chodzi o najlepsze tutaj i najgorsze Community Day, to definitywnie tutaj zakładam, że najlepszym dla wszystkich było Community Day z Larvitarem. Czyli oczywiście tutaj, gdzie byliśmy w Warszawie z Kushim i Hiko, ale jeśli chodzi o samego Pokémona, to do tej pory on pokazuje te naprawdę ząbki i wciąż jest używany wszędzie. Tyranitar z atakiem tutaj Smackdown. Także Tyranitar, Larvitar, Community Day był chyba najlepszy. Zaraz obok, z uwagi na to, że używamy często, to Community Day z Mudkipem. Prawdopodobnie mnóstwo osób tutaj żałuje, że nawet nie korzystało z tego, bo w tej chwili, no, atak Hydro Cannon na Swampercie jest tak naprawdę nieodzownym elementem tego Pokémona. Aczkolwiek jeszcze tutaj Surf też nie jest głupi. Sorry, nie Surf, tylko na Swampercie jest Muddywater. Muddywater jest troszeczkę porównywalnie, ale nie jest lepszy od tutaj Hydro Cannon. Także tutaj najlepsze Community Day to definitywnie Mudkip oraz tutaj Larvitar. Jeśli chodzi o najgorsze, to Slako w Community Day, bo mimo, że tutaj on był przydatny tylko i wyłącznie do trzymania cukierków, nic więcej. Ataków unikalnych nie polecałem, nawet nie ewoluowałem tego Pokémona, chyba podczas tego Community Day, chyba że jednego i nic więcej, bo ten Pokémon musiałby otrzymać atak szybki inny, ale tak naprawdę gdyby dostał inny atak szybki, który zadaje obrażenia, to byłaby zmiana niesamowita na PvP, jak i też na rajdach. No, definitywnie najgorszy to Slack of Community Day. Jednak był jeszcze jeden bardzo dobry. Jeśli chodzi o Squirtle Community Day, gdzie oczywiście była możliwość otrzymania tutaj Blastoise'a z okularkami.
Ten Pokémon oczywiście tutaj jeszcze też był fajny, ale gdyby tak naprawdę schemat otrzymywania Shiny Pokémona Squirtla z okularami był inny, a nie dlatego dla każdego taki sam, to mogłoby to być ciekawsze. Ale póki co te trzy najlepsze były. Najgorsze to był Slakoł w Community Day wraz z Turtwigiem w Community Day. Tutaj był U1. Dokładnie, tego Pokémona potrzebuje w ewolucji. Także jest kolejny Pokémon, którego mi brakowało z generacji tutaj 8. Ewolucja w Berserkera. Ten Pokémon jest wciąż używany, nadal jest mega świetny, jeśli chodzi o Ultraligę, i polecam go używać, jeśli macie go wymaksowanego i jeszcze na bestfriendzie. To jest to, co chcecie mieć. Kolejne pytanie, Kasper. Czy będzie jakaś gra, która nie jest Pokémonami? Wielokrotnie próbowałem wcześniej. Mój kanał bazował wcześniej na grach innych niż Pokémon, serii Pokémon, ale tak naprawdę nie było tutaj wydźwięku porównywalnego do tego, co było właśnie z boomem na Pokémon Go. To, co się stało właśnie w lipcu 2016, zmieniło tak naprawdę ten kanał całkowicie, diametralnie. Żeby stworzyć tak naprawdę tutaj jakąś serię, musiałby być tak naprawdę content, który wybierzecie wy, i definitywnie musiałby tutaj być głos definitywnie ponad 5000 osób. Oczywiście też patrząc na czas, który poświęcam na Pokémon Go, niekiedy nie mam czasu na inne serie, więc tutaj tak naprawdę proszę wziąć pod uwagę takie elementy, ale muszę zrobić w przyszłości jakąś tutaj definitywnie ankietę, gdzie tutaj tytuły będziecie sypać wy. Jakie serie tutaj pocisnąć na kanale? Ewentualnie na live'ie lub na innym kanale. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście nie używam jajka, bo ewolucja tutaj, exp za ewolucję jest o wiele mniejsze, niżeli w tej chwili nawet boost podczas aktualnego eventu, który trwa na expa podwójnego, więc nawet nie używam jajka, bo to jest bez sensu. Jajko powiedziałem wam, że najlepiej używać podczas tutaj definitywnie wbijania poziomu przyjaźni. To jest jedyna droga, którą faktycznie powinniśmy używać, iść tą drogą. Poczekamy z tą ewolucją. Pytanie kolejne. Skąd pomysł na nagrywanie Pokémon Go? Od Pafixa, jeśli dobrze nazywam ten nick. Czytam ten nick. Skąd pomysł? No to powiedziałem wcześniej. Był boom na Pokémon Go, tak naprawdę wtedy, kiedy nagrywałem, czepiałem się wszystkiego. Wszystkiego, dokładnie wszystkiego się czepiałem, a że tutaj był potężny boom. Pokémon Go pochłonęło cały świat, więc tutaj trudno by było tak naprawdę nie dotknąć tego tytułu. I jak widzicie, 4 lata siedzę w tym biznesie, że tak powiem. Także tu i kolejna ewolucja na to pytanie. Blański. Jaki jest twój totalnie znienawidzony Pokémon? Totalnie znienawidzony? Czy jest w ogóle taki? Kiedyś tak mówiłem niby na jakieś Pokémony, ale taki totalnie znienawidzony? Chyba nie ma takiego. Jakoś tak nie kojarzę kompletnie żadnego, który tak naprawdę tutaj... No w tej chwili dobra. Od kiedy wbiję medal za Rattaty najmniejsze, Tiny Rattata, od tamtej pory nie zapałem żadnej Rattaty. Tak wygląda sytuacja, czyli Rattata jest chyba tym najgorszym Pokémonem ze wszystkich. Oczywiście PJ jest najlepszy. Pozdrowienia dla Szpiletrenda. Kolejna ewolucja tutaj była Rock'n'Rolla. Jak najbardziej. Kolejne pytanie, CH4. Pytanie pod tutaj Wayfarer, Niantic Wayfarer. Jak to jest z nominacjami pomników przyrody? Niby regulamin i akceptuję, ale użytkownicy Wayfarer już nie. Jeśli chodzi o tutaj system weryfikacji przez graczy Pokestopów, to tak naprawdę nie ma tutaj takiego regulaminu. Jest część osób, która przestrzega tego, a niektórzy mają swoje wytyczne, patrząc na to przez, powiedzmy, nie wiem, doświadczenie 3, 4 lat, 5, 8, jeśli chodzi o tu requestowanie, jak i też akceptację portali. Niektórzy, patrząc na plac zabaw, od razu widzą, nie, gracze będą tutaj, wiecie, przeszkadzać dzieciom. Starsi rodzice będą tutaj bać się tego, że jakiś koleś z Wyrol idzie koło placu zabaw i od razu dają na nie. Także takie elementy, jak właśnie pomniki przyrody, czy jakieś place zabaw, niekiedy trzeba reportować po 5-6 razy, żeby to przeszło. Także jeżeli coś spełnia wymogi, jeśli chodzi o regulamin, to polecam reportować to po kilka razy. Kiedyś na pewno wpadnie. Kolejna ewolucja, tutaj właśnie ta była. Ten Pokémon jest taki pierwszy z drzwi, jak widzicie, 77%, patrząc na tą wartość IV, PvP.
Ale oczywiście ten Pokémon oczywiście fajnie mieć w Pokédexie. Wiem, dużo oczywiście, ale kolejnej ewolucji nie mogę zrobić, bo tutaj definitywnie trzeba zrobić trade'a. No cóż, z kimś przydałoby się wymienić. Ten Pokémon definitywnie idzie pod trade'a. Także IV tutaj u niego się jakoś tak bardzo nie liczy w tej chwili, bo jakoś 200 kierków nie chcę wydawać. Tym bardziej, że ten Pokémon jest z rajdów i na dziko jeszcze nie było. Chyba, że na jakimś Committee Day, sorry, nie Committee Day, tylko na jakimś tutaj Safari Zone lub na GoFestie może będzie wysyp tego Pokémona, zobaczymy. To wtedy będzie na pewno możliwość jego ewolucji. A jednak ta wartość IV PvP nie jest super ekstra. Jakoś tak. Pytanie, które oczywiście cały czas się pojawia, czyli Krzysiek. Jak myślisz, czy legendy pojawią się jeszcze w Research Breakthrough? Powiem tak, jest to możliwe. Nie mogę cię zapewnić, bo nie jestem Niantic i jestem tylko osobą, która przekazuje ich informacje. Jeśli chodzi o szybsze, powiedzmy w niektórych informacjach, które mam szybciej, to wam szybciej pokażę na odcinku, powiem na odcinku, ale jeśli chodzi o Research Breakthrough i legendy, wiecie, w tej chwili może być taki przesyt Pokémonów legendarnych i wszyscy mieli dosyć, ale jak już i brakuje przez pół roku, no to jednak wszyscy... Matko, kto dał tego Pokémona do Research Breakthrough? No i powiedzmy w tej chwili, jeżeli wrzucą legendę na, powiedzmy nawet na wrzesień, to będziemy się jarać tym jeszcze bardziej i wróci potężna ilość graczy. Tak to wygląda. Ci, którzy się znają na biznesie, tak to właśnie wygląda. Czyli długo, długo nic, BBB i naraz jest boom i naraz legenda wraca i 40 milionów graczy ponownie wraca do gry. Tak to będzie wyglądało. Także istnieje możliwość, że wróci, ale nie daje gwarancji na chwilę obecną. Kolejna ewolucja tutaj Darumaka 99,3 i ten Pokémon, uwaga, uwaga, to 99,3 jest do nie Darmanitana, tylko do Darumaki. Także ten Pokémon jest na taką wartość IV, ale jeśli go się spajrapuje na level 40 po prostu. Także ten Pokémon tutaj, jego IV jest idealne pod Ultraligę. Mam nadzieję, że nie walnąłem głupoty. W każdym razie tamten, jeżeli kiedyś będę miał tyle Stardusta, że będę nim tak naprawdę tutaj serwował i rzucał na lewo i prawo, to na pewno zrobię jego ewolucję, w sensie sparapuję go na ten 400 level. O ile otrzyma jakieś fajne ataki i w ogóle czy ten Pokémon się nadaje w przyszłości. Aktualnie mamy Darmanitana, jego IV, tak jest, to jest Ultraliga. Czy będzie czat w Pokémon GO? Stoję i patrzę. Czy będzie czat? Powiem tak. Wiele osób odnosi się do Ingressa. Ingress jest w 100% grą Niantic. 10% udziałów Pokémon GO, czyli Niantic, należy do Google. Duża część również należy do Nintendo, z uwagi na to, że mają licencję do Pokémonów. I pozostała część do Niantic, więc nie w pełni mają dostęp do modyfikacji czegokolwiek Pokémon GO, tak jak im się podoba, tylko muszą brać pod uwagę to, co powie też Nintendo. A zwróćcie uwagę, w jakiej grze z serii Pokémon był czat. Ja osobiście nie kojarzę żadnej gry. Może istnieje taka, że gdzieś tam była gra z czatem w Pokémonach. Ale czy to było od Nintendo? Jeżeli istnieje taka gra, gdzie był czat w serii Pokémon, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzu. Ale z tego co wiem, to w żadnej serii gier, takiej wiecie, głównej, nie było czatu w żadnej grze Pokémon. Także tak wygląda moja opinia. Obstawiam, że nie będzie czatu w Pokémon GO. Nie wyłączamy z tego. Jak jeszcze ewolucję możemy zrobić? Czy mam cukierki do Gibla? Nie mam w pełni. Ale jeśli go ewoluuję, to nie zobaczę na dziko, jeżeli gdzieś tam będzie. Więc na razie nie chcę go ewoluować. Akcju też odpada na chwilę obecną. I powiedzmy, że wcześniej ewoluowałem za dużo Pokémonów i teraz mi brakuje. Także no, powiedzmy, że troszeczkę przedobrzyłem, jeśli chodzi o pytania, jak i też odpowiedzi, jeśli chodzi o związek z ewolucjami. Mam nadzieję, że w tym odcinku dowiedzieliście się o wiele więcej. Dostarczyłem wam sporo informacji nowych. I z mojej strony to było tyle. Dziękuję za uwagę. Like, subskrypcję, nie zapomnijcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o całą serię, jak i też wsparcie kanału. Dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Heja!